Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze mamy podgląd. Dobrze. Mamy podgląd, widzimy się, widzimy też studio. Słuchajcie, jesteśmy, tak jak zapowiadałem, w bardzo ciekawym i nietypowym miejscu. W takim miejscu jeszcze nie byliśmy z naszą peryskopową transmisją. Dzisiaj moimi waszymi gośćmi są Krzysztof Czeczot. Cześć, dzień dobry. I Maciek Budzik. Dzień dobry, cześć. A spotykamy się, żeby porozmawiać o Biblii audio. Ja jadąc tutaj słuchałem sobie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, który jest już dostępny na YouTubie, na waszym kanale, i zastanawiam się, czy wy nie macie wrażenia, że wy trochę na nowo piszecie tę książkę? No nie, tekst już jest napisany dawno, dawno. Ale że na nowo opowiadacie historię, bo... My jesteśmy pewni tego, że robimy to udźwiękowienie i ten sposób narracji, jaki my prowadzimy, podział na aktorów plus muzyka, może sprawić, czy właściwie chyba sprawia, że to staje się takie łatwiejsze w odbiorze, tak bym powiedział, bo nie ma co się... Przepraszam, już wyłączam. Fani dzwonią, nie. Pismo Święte samo w sobie jest trudnym tekstem i do tego trzeba pamiętać, że to, co my realizujemy, to jest tylko i wyłącznie treść bez przepisów. Więc my tak naprawdę podajemy tylko i wyłącznie jakąś fabułę, narrację, napisaną w głównym tekście, ale żeby zerknąć głębiej, no to trzeba popatrzeć na te przypisy i tak dalej. Czy to jest trochę tak jak z korzystaniem ze scenariusza do filmu kinowego? Coś jakby. Ja słuchając, szczególnie też jeszcze oglądając rozmowę z tobą, właśnie no miałem takie wrażenie, że to jest trochę przeniesienie do świata efektów specjalnych, tekstu, który był dotychczas bardzo no w sumie taki bez wyrazu, bez osobowy, był po prostu suchym tekstem, który był czytany albo w odosobnieniu, no albo przez księdza, który no jednak zupełnie inaczej ten tekst przedstawia. My sobie tutaj ciągle powtarzamy, że tworzymy, jak robimy kolejne audiobooki, że tworzymy film bez obrazu, więc ta analogia nas bardzo cieszy, bo trzeba pamiętać, że my podamy całe Pismo Święte, ale powycinamy, za zgodą zresztą właścicieli praw do tekstu, te wszystkie zdania, które w narracji wydają nam się zbędne, czyli powiedział Bóg, odpowiedział, nie wiem, Noe. To wszystko, co będzie, te wszystkie partie, które wynikają z dialogu między jednym a drugim bohaterem, a są przecinane w środku narratora kwestią, czyli jakby osłabia rytm takiego filmowego opowiadania tego audio, po prostu wytniemy. Druga rzecz, że myśląc o tej całej realizacji, ta analogia filmowa jest o tyle dla nas, o tyle nas cieszy, że my rzeczywiście chcemy uzyskać taki efekt, że oto słuchając tego naszego wspólnego przecież projektu, myślę nie tylko o nas, o Maćku, o studio, tylko o ludziach, którzy nas już wspierają, żebyśmy my wszyscy mieli poczucie, że słuchając tego na słuchawkach czy w samochodzie, będziemy mogli sobie z łatwością wyświetlić w głowie swój własny film. No właśnie, ludzi, którzy was wspierają, jest coraz więcej. Bardzo możliwe, że tak jak żeśmy rozmawiali w trakcie naszej rozmowy, liczba pieniędzy, które zostaną wam przekazane na wspieram.to przekroczy 40 tysięcy, a to dopiero przecież nawet pierwszy tydzień jeszcze się nie skończył. Natomiast budżet, który jest konieczny do wyprodukowania tak potężnego dzieła, tak długiego audiobooka i tak złożonego, też robi ogromne wrażenie. Czy moglibyście trochę opowiedzieć więcej o tym, jak potężna praca stoi za tym audiobookiem i co jeszcze przed wami? Pewnie. Maciek? Wolę. Proszę bardzo. Pan reżyser, nie, Krzysiek dobrze ogarnia i jest to zaplanowane. Budżet, który wszyscy państwo widzicie, bo przecież jest dostępny, bo naszym głównym założeniem jest transparentność w każdym calu naszej roboty, jest wynikiem, to nie są cyfry z kosmosu, ponieważ myśmy już zrobili kilka takich audio. Ale są kosmiczne.
są duże. Nie powiedziałbym, że kosmiczne, ale rzeczywiście są duże, nawet ogromne. Jak na audiobooka. Jak na audiobooka, tak. Tylko trzeba pamiętać o takiej podstawowej rzeczy. Więc tak, pierwsza rzecz to taka, że my mamy doświadczenie z innymi takimi, nazwijmy to, superprodukcjami i zrobiliśmy tego już kilkadziesiąt godzin, więc jesteśmy w stanie łatwo policzyć, jak mniej więcej mogłaby się kształtować inna produkcja, zanim ją zaczniemy, bo mamy taką... Mamy po prostu algorytmy, które nam pokazują, że tyle to na pewno musi, tyle powinno, a tyle by było dobrze, żeby kosztowało. I teraz, trzeba pamiętać o tym, że my nie robimy audiobooka w takim znaczeniu, jakim wszyscy rozumiemy to słowo. To nie single voice, to jest produkcja, która zatrudni kilkaset osób, do której weźmie udział kilkaset osób. Druga rzecz, to nie jest... taki audiobook, który jest ze ścieżką dźwiękową pod spodem, tylko to jest audiobook, który ma ścieżkę dźwiękową, to rozumiem, muzykę i efekty pod spodem, ale te wszystkie efekty, które my robimy, to są rzeczywiście komponowane przez naszych inżynierów dźwięku, reżyserów dźwięku. Co to znaczy komponowane, że nie jest tak, że jak szumi wiatr i jest jakaś przyroda, to my kładziemy jeden długi wave z szumiącym wiatrem i z przyrodą, tylko staramy się, żeby jeszcze do tego coś przeleciało w międzyczasie, dokładamy kolejne komponenty i dokładamy kolejne efekty, tak żeby to rzeczywiście była robota zrobiona raz, a bardzo, bardzo porządnie, tak żeby to stało, żeby to było atrakcyjne nie dziś, nie jutro, ale za lat, nie wiem, 20 i dalej. Kolejna rzecz, trzeba pamiętać, że my robimy audio, które ma docelowo trwać około 110 godzin. To jest naprawdę potężna dawka słuchania i ta produkcja, o której wspomniałem, która ma mieć w samym składzie aktorskim około 300 osób, a już nie wspomnę o tych wszystkich dziesiątkach ludzi, którzy pracują, że tak powiem, za ścianą tego przy całego, produkcji. Przy produkcji, to jest... I promocji. I promocji. To jest rozmiarami sprawa przewyższająca... Cześć wszystkim, cześć. Przewyższająca nie jeden plan filmowy. To naprawdę jest ogromny, ogromny konglomerat ludzki i czasowy. I kolejna, może najważniejsza rzecz w tym wszystkim, że ten cały, to nasze całe działanie oparte jest rzeczywiście o myślenie o tym, myślimy o tym, żeby, skoro budujemy pomnik cyfrowy, to żeby to społeczeństwo było donatorami tego całego wydarzenia, bo owszem, otrzymujemy różnego rodzaju już sygnały, minęło zaledwie 6 dni, że poszczególne podmioty gospodarcze chciałyby się w to włączyć. Dostaliśmy propozycję od jednego z niedużych przedsiębiorców, który chce nas wesprzeć swoim 5-procentowym dochodem, co w przeliczeniu na miesiące, ilości i tak dalej, daje naprawdę poważną kwotę. Więc ten budżet, i wracam do początku tego pytania, jest absolutnie przemyślany i taki, który spokojnie nam pozwoli zrealizować w takim terminie, w takiej jakości, jaką zakładaliśmy całe to dzieło. Tak, swoją drogą przy okazji za ścianą pracuje człowiek i dzisiaj po całym dniu prawdopodobnie wypuści około minuty gotowego nagrania, więc to jest też proces bardzo, bardzo rozłożony w czasie i który wymaga naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. A oprócz tego mamy jeszcze plany, które mam nadzieję, jak dobrze pójdzie zbiórka, żeby nagrać sceny batalistyczne z udziałem ludzi, z udziałem tłumów. Chcemy się dostać na Światowe Dni Młodzieży, żeby poprosić te setki tysięcy osób, które tam są, o krzyk radości, gniewu. Być może, jeżeli się uda, chcemy pojechać i zabrać dźwięki w miejscach, gdzie naturalnie one występują, czyli dźwięk wiatru na pustyni, pojechać do Jerozolimy. To zobaczymy jak... Tak, bo to też wyobrażam sobie, mogą być dźwięki, które nawet może być trudno kupić w bazach dźwięku. Niektóre z nich, tak? Z dostępnością tych dźwięków nie jest problem. Właściwie to jest najłatwiejsza droga. Rzecz jest taka, że można kupić same dźwięki, to jest jasne, ale i można je doskonale wkomponować w te audio, ale czymś innym jest kupić dźwięk, a czymś innym mieć świadomość tego, że dany dźwięk użyty do konkretnej sceny pochodzi z tamtych miejsc. A to nie kosztuje dużo więcej, niż same dźwięki z bazy. Jak się tak to, za przeproszeniem, do kupy wszystko złoży, to te kwoty wyjazdu ewentualnego, czy kupienia takiej ilości, jaką potrzebujemy, są porównywalne. Poza tym, wiesz, przy takim projekcie, kiedy
ludzie będą mieli świadomość, gdzieś tam jestem, gdzieś tam krzyczę, albo tak. mówię, wypowiadam zdanie. To zawsze jest niesamowite wrażenie. Tak, to przyznam, że najwięcej próśb i kontaktów mamy o to, jak się dostać, jak wziąć udział w nagraniach, żeby krzyknąć, żeby powiedzieć jedno zdanie. No to może no powiedzmy, no. jak jest najprościej się dostać? Najprościej... Wspierając. Najprościej się można dostać wspierając, tak. Zarezerwowaliśmy w scenariuszu kilkadziesiąt ról, miejsc, gdzie można, gdzie amatorzy mogą zagrać, wcielić się w biblijne postacie. Po rozmowie z Krzysztofem, po takiej selekcji głosowej. Ale nie musi to być koniecznie radiowy głos, tak? To może być też głos charakterystyczny na przykład. Może być. To znaczy, chcę powiedzieć, że myśmy produkowali już kilka takich zdarzeń, w których wzięli udział, jak to sobie nazywamy, ludzie z miasta, którzy, co więcej, w przeważającej większości, robili to po raz pierwszy. I jesteśmy, ja myślę, z tymi ludźmi jestem w stanie wypracować taką jakość, że ktoś, kto nie ma tak zwanego głosu radiowego, nie ma doświadczenia za sobą w pracy w audio, będzie brzmiał równie dobrze, jak profesjonalni aktorzy. Zresztą daleko nie trzeba szukać. Kurczę, kiedy to było? 2 lata temu? Chyba przy jednym z pierwszych projektów, jak się spotkaliśmy z Krzysztofem, to była bajka Loco, którą odgrywali blogerzy i też głosowi, radiowi amatorzy. Bajka Loco do ściągnięcia z audioteki i ona brzmi mega. Udźwiękowienie, to jak potem Krzysztof z ekipą obrobił nasze głosy, to brzmi mega, mega dobrze, nie? Więc... A to nawet nie wiedziałem, chętnie tak, ściągnę. Tak. Audioteka, Loco, o, polecam. Ja gram tam zły charakter. Jestem złym dyrektorem, który obcina sznureczki laleczką. Słuchajcie, powiedziałeś, Krzysztof, że trochę zmieniacie tekst. Czy... Nie, powiedziałem, że nie zmieniamy. Że niektóre elementy usuwamy, usuwacie takie narracyjne. Tak jest. Czyli nie, poprawiam się, nie zmieniacie tekstu, ale jednak no, trochę ingerujecie w kod źródłowy. Tu też chciałem się was zapytać, czy macie jakieś relacje z przedstawicielami Kościoła? Czy na przykład... Pokazywaliście to, co chcecie zrobić przedstawicielom Kościoła i czy nie, jak oni się na przykład zapatrują na to, że jednak no, w tym Piśmie Świętym jakieś tam takie delikatne, z punktu widzenia historii może nieistotne, no ale jednak jest to Pismo Święte, czyli bardzo delikatny tekst, jeżeli chodzi o robienie jakichkolwiek zmian. Oczywiście, że mamy i na tym się opiera w ogóle nasza cała produkcja. Na współpracy z wydawnictwem Pallottinum, które to wydawnictwo w osobie dwóch księży, księdza Krzysztofa i księdza Olszczaka i księdza Rębisza, udzielili nam praw do tego tytułu. Co więcej, każdy wyprodukowany przez nas fragment, zanim zostanie upubliczniony, leci do Pallottinum i dostajemy stempel, tak, zgadzamy się na tę publikację. Co najważniejsze, Pallottinum w żaden sposób nie ingeruje w naszą pracę. Znają moje wcześniejsze produkcje, są w ogóle fanami audiobooków, wiedzą, na jakiej płaszczyźnie i jakie korekty chcemy zrobić i potem słuchają tego, co uważamy za rzecz zupełnie naturalną, ponieważ bądź co bądź są oni strażnikami tego tekstu. Po wysłuchaniu dostajemy maila zwrotnego, tak, proszę publikować, tak, jest wszystko w porządku. Druga rzecz, że myśmy poinformowali, otrzymaliśmy taki bardzo serdeczny, ciepły list od arcybiskupa Gondeckiego. Poinformowaliśmy zwierzchników, że tak powiem, Pallottinum o naszej akcji i mam poczucie, że tak, że zrobiliśmy wszystko to, co powinniśmy zrobić, żeby strona kościelna była pewna, że to, co my robimy, będzie w zgodzie z tym tytułem i będzie godnie ten tytuł reprezentowała później w formie dźwiękowej. Tak, nie potrzebuję, już nie mam nic do dodania. To było pytanie o to, czy to cała Biblia, tak? Znaczy, to już o tym mówiliśmy, że tak. Wcześniej, że... Stary i Nowy Testament, około 110 godzin całego słuchowiska, tyle to będzie. Ja chciałem rozwinąć to pytanie. Kiedy ta cała Biblia będzie dostępna do wysłuchania? Pierwszym naszym
punktem, golem chciałem po angielsku powiedzieć, jest pierwszym naszym celem, a jest 200 tysięcy złotych. 200 tysięcy złotych, które pozwoli nam zrealizować Nowy Testament. Ten Nowy Testament powinien trwać około 20 godzin. Ważna rzecz, my ciągle mówimy około, powinno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rzecz w tym, że my potrafimy policzyć po tekście, ile to będzie trwało. Wiemy, ile znaków mniej więcej musi być, żeby trwało audio godzinę, ale ponieważ chcemy do tego zaprosić Państwa, czy zapraszamy Państwa, zwłaszcza przy Starym Testamencie, jak wiecie, jest tam 150 psalmów, 140 chcemy, żeby nagrali ludzie z miasta, społeczeństwo, po spełnieniu określonych warunków, o których będziemy informować w swoim czasie, to nie jesteśmy w stanie do końca policzyć, ile będą trwały tamte interpretacje. Dalej, zatrudniamy ogromny organizm ludzki, w związku z tym nie wszyscy czytają czy grają w jednym rytmie te poszczególne partie, więc strasznie jest to trudno określić co do godzin dokładnie, ale ten wszystkie fragmenty, które już zrealizujemy, my nie planujemy żadnej jednej dużej premiery. To jest ważne. Projekt rozpisaliśmy sobie do grudnia 2017 roku. Jeżeli uda nam się w pierwszym uderzeniu zebrać te 200 tysięcy, które są nam niezbędne do zrealizowania Nowego Testamentu, to naszą ambicją jest, żeby skończyć cały Nowy Testament na Światowe Dni Młodzieży. I ta nasza ambicja jest poparta jakimiś obliczeniami, które dają nam prawie 100% pewność, że to jest możliwe. Mówię prawie, no bo jeszcze nie wiemy na jakim etapie, w jakim momencie tę kwotę przekroczymy. I następnie, kiedy będziemy robić Stary Testament, będziemy szli chronologicznie i tak jak teraz macie okazję słyszeć pierwszych cztery, bo Maciek jeszcze o 15 wypuszcza kolejne rozdziały Księgi Rodzaju, tak my będziemy sukcesywnie po zakończonym etapie pracy 5, 4, tam nie wiem, ileś godzin publikować na naszej stronie, tak żebyście mogli sobie coś ściągnąć, odsłuchać i być na bieżąco, a nie czekać na cały 100-godzinny audiobook i potem zastanawiać się, w jakiej formie do tego, znaczy jak do tego podejść, żeby 100 godzin... Trudne do przełknięcia jest. Z rok trzeba sobie rozłożyć. A takim, myślimy, jakby wychodzę z założenia, patrząc na mój tryb życia, że ja spędzam w samochodzie w miesiącu około 10 godzin. Ja muszę co tydzień jeździć do Łodzi. Ale też i jeżdżąc po mieście, przecież siedzi się w tym aucie non-stop. I myślimy sobie, że jak będziemy takie 5-6 godzin puszczać co miesiąc przez te kolejne 16, 18, 20 miesięcy, to wszyscy będziecie w stanie to po prostu spokojnie, bez napięcia wysłuchać. Aczkolwiek ja sobie wyobrażam, że tak jak klasyczny audiobook czytany przez jedną osobę, to jest coś, co się czyta tak zwany on the go, czy nawet biegając, czy jadąc samochodem, to w przypadku, przynajmniej po tym, co do tej pory usłyszałem, wyobrażam sobie, że Biblię można by równie dobrze posłuchać sobie wieczorem jako formę rozrywki, nawet całą rodziną, usiąść i po prostu się przenieść w ten świat, bo naprawdę te... To my dostajemy takie tak. sygnały i dzisiaj też kolejny sygnał, że te fragmenty, które udostępniliśmy, słucha sobie cała rodzina wieczorem dzieciom się podoba. Odsłuchiwanie naszego audiobooka można traktować jednocześnie trochę jako rozrywka, jako ciekawa historia, ale również jako analizę, bo piszą do nas różne osoby, które są bliżej lub dalej od Kościoła, które bardziej podchodzą właśnie do tego jako do świętej, ważnej księgi, albo po prostu jako do literatury. I to jest taki miks ludzi, podejść i tego, co każdy się doszukuje. Jedni zachwycają się właśnie tą oprawą, efektami, inni głosami, interpretacją aktorów, którzy odgrywają biblijne, ważne dla nich postacie. To jest naprawdę... My startując wiedzieliśmy, że jaki projekt robimy, ale dopiero teraz czujemy, jak to ludzie szeroko, reagują. Tylko nie jest wasza opinia, tylko że rzeczywiście Tak. I wiesz, jak to szeroko, jak na różnych płaszczyznach interpretacji i doświadczeń i takiego wrażenia, jak to się rozchodzi, jak to jest bardzo, bardzo szerokie. No właśnie, teraz na pewno wśród osób, które będą chciały tego posłuchać, jest też grupa tak zwanych audiofili, czy audiofilów. Ich. Ale też myślę, że każdy, no, nawet nie mając bardzo dobrego słuchu, jest w stanie odczuć różnicę słuchania czegoś na zwykłych słuchawkach, a stereo w domu. Czy tutaj w przypadku właśnie tej produkcji to, na czym się będzie słuchało tej Biblii audio, będzie miało znaczenie? Nie. Myśmy podeszli do tego w ten sposób. Grupa ich
audiofilii, ja też mam problemy z końcówkami czasami, jest duża, ale nie tak potężna, jak ta grupa, która po prostu ma zwykłe słuchawki, zwykły telefon i po prostu chcą dostać przede wszystkim tą treść czytelnie podaną, a nie rozsmakowywać się do końca w, że powiem, przestrzeni dźwiękowej. Puenta jest taka. Na SoundCloudzie będziemy umieszczać MP3 320 kilobitów, czyli takiej lepszej jakości. Nie będziemy puszczać ani wave'ów, ani flaków tak zwanych, dlatego że to są tak potężne rozmiary, że naprawdę samo uploadowanie tego wszystkiego w przestrzeń zajęłoby niepotrzebnie wiele czasu. A dla userów tych takich słuchawkowych, samochodowych będziemy robić pliki 192 kilobitów, które nie są aż tak dużą degradacją, nie są aż tak wielką kompresją, ale ciągle pozwalają nam zaoszczędzić dużo czasu, miejsca na dysku i wierzymy, że ten rodzaj miksu, bo trzeba pamiętać, że my miksujemy myśląc o słuchawkowych userach i o tych, którzy jeżdżą samochodem, choć to są już troszkę wykluczające się grupy, to jednak będziemy tak próbować to wszystko miksować i kompresować tą jakość, żeby i w samochodzie, i na słuchawkach brzmiało równie podobnie. Tych, którzy mają takie zacięcia audiofilskie, no to odsyłamy do SoundClouda i tam rzeczywiście możecie sobie na Bayer Dynamikach czy na innych wypasionych słuchaweczkach tego posłuchać. Zresztą jak będzie czas i możliwość, tam będziemy eksperymentować sobie z SoundCloudem, z jakością i możliwościami, ponieważ daje nam sporo możliwości, ale tak. Generalnie ja zalecam odsłuchanie pierwszych rozdziałów, żeby zapoznać się z tym, co dokładnie robimy, to odsłuchać na słuchawkach, w tak skupieniu, jest. Wyłączyć wszystkie bodźce. Tak, nie ma to też słowo, jak powiedziałeś o jechaniu samochodem, ja sobie wyobraziłem siebie jadąc samochodem, jak już odpływam i sobie po prostu przenoszę się w to stworzenie świata i ale a wiesz, potem się zderzam z... To daje radę, to jest, no to wszystko zależy od modelu jazdy. Ja jadąc samochodem teraz parę dni temu słuchałem tych rozdziałów, które dzisiaj puścimy i w jednym tam w fragmencie... Ja mam zwykły samochód z zwykłym zestawem głośników, takich klasycznych jak 90% samochodów, więc zmierzam do tego, że oprócz tego, że prowadzę tutaj, czy robimy to audio, to w samochodzie jednak mam po prostu medium class ten sprzęt i tyle. Do czego zmierzam? Że w pewnym momencie wchodzi takie dosyć niskie buczenie z lewej strony. I rzeczywiście pomyślałem, że chyba muszę poprosić tutaj Maćka, żeby to zdjął, bo ja miałem, wiedząc czego słucham, już to słuchałem wcześniej, miałem poczucie, że coś mi w aucie huczy. A to świetnie wchodzi taki dźwięk z tyłu głośników do przodu i ładnie się animuje, potem się ładnie rozpływa. No, bo o 15 jest premiera Potopu i Noego. Historii Noego, więc no, ona jest z takim rozmachem nagrana i to naprawdę, jeżeli ci, którzy słuchali, podobał się początek, stworzenie świata, to myślę, że Noe i Potop. No ja już, chyba nawet, wiesz, przerwę to, co mam do zrobienia i sobie już posłucham. Już wszystko jest ustawione, tylko pliki czekają, wiesz, na publikuj. Nie przetwarza się na YouTubie. Już to... wszystko jest przetworzone, czeka tylko na publikację. To powiedzmy może jeszcze raz na początek, co nas czeka jeszcze w najbliższych tygodniach? W sumie tak, najważniejsza rzecz. My robimy fajną rzecz, puszczamy to i wiemy, że wam się podoba, jest super, ale nie zrobimy tego dalej, jeżeli nie będzie wsparcia. Wszystkie nasze tak naprawdę przyszłe działania są uzależnione od zbiórki, od pokonywania kolejnych kroków. Wszystkie tak. Nagrania, wszyscy ludzie, którzy się pytają, którzy chcą wziąć udział w nagraniach, super, to będziemy robić, kiedy będziemy mieli pewność i swobodę produkcji. Więc teraz się skupiamy tak naprawdę na wszystkich działaniach związanych z rozgłosem, z mówieniem o tym i również z pokazywaniem i udowadnianiem tego, jak to robimy. Dochodzimy do pewnego etapu, ponieważ mamy nagrane ileś osób. Nie zdążyłem przeczytać. Gdzie to można posłuchać? Bibliaaudio.pl, tam jest nasza baza. Tak, i tam też jest cała lista osób zaangażowanych, miejsc. Tak. Ale można posłuchać na SoundCloudzie. SoundCloud, można ściągnąć aplikację na telefon i sobie zasubskrybować, albo ściągnąć, słuchać sobie w offline. Można na YouTubie też zasubskrybować kanał Biblia Audio Superprodukcja. Wrzucamy też na Facebooka. Zacząłem wrzucać te nagrania. Nie wiem, jak one się przyjmują, będziemy też testować. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, gdzie powinny się pojawić te nagrania, to ok. Pracujemy nad... rozpoczęliśmy rozmowy i być może pojawi się aplikacja na telewizory, na Smart TV, żeby tam się pojawiło.
chodziło, więc wiesz, tam gdzie można... To super. Mieć, czyli wiesz, też, żeby dotrzeć, dotrzeć do tych takich nie early adapters internetowych, tylko do naprawdę szerokiego grona. To tak, super. Tak jest, no to wiesz, też na końcu pojawią się płyty, pendrive'y i tego typu rzeczy. Wiesz, mamy świetny produkt pod względem takim, że on będzie darmowy, więc tak naprawdę pola dystrybucji mamy tutaj, jesteśmy tutaj bardzo, bardzo otwarci, jeśli chodzi o różnego rodzaju propozycje i miejsca, gdzie nasza praca mogłaby dotrzeć. Ale przede wszystkim bibliaaudio.pl to jest taki adres, na którym, który jest, to są drzwi do tej całej naszej ogromnej produkcji. Ja się zastanawiam, kiedy zaczniecie obserwować wejścia, bo Biblia Audio to jest jednak hasło, które nie tylko po polsku coś znaczy, ale też znaczy coś po angielsku i pewnie w wielu innych językach. I jak pewnie monitorujecie analitykę strony i zastanawiam się, jak szybko ta strona zacznie się pozycjonować w Google na... Bo takich produkcji ja nie widziałem wcześniej. Jest ich kilka. W Stanach Zjednoczonych zostało kilka zrobionych, ale moja wiedza nie musi być wiedzą kluczową i ostateczną. Niemniej jednak to, co ja usłyszałem, to z całym szacunkiem i jakby radością, że tam to powstało, to jednak mam wrażenie, że nasza produkcja jest no trochę inna, jakby to powiedzieć. Jedyna w swoim rodzaju. No raczej. Także pokazujemy, że Polak potrafi. No wiesz, nie mamy takiego sztandaru za sobą i takiej myśli, ale to wiemy, że robimy dobrze. No wiemy, że wychodzi to dobrze. No wiemy, te wszystkie odgłosy takie zachwytu, wiesz, niosą nas trochę, o wow, okej, okay, dobrze. I sami tutaj, ja sam po sobie też w domu parę razy te fragmenty, które upubliczniamy, słucham tak dla przyjemności, że to jest wow, mega opowieść. Bo wiesz, jak Adam Woronowicz gra Jezusa, to ciary po plecach. No, tak, to sobie jestem w stanie wyobrazić. Słuchajcie, przede wszystkim wam gratuluję, bo projekt jest spektakularny i to jest coś, co na pewno będzie też służyło pokoleniom. Taką mamy nadzieję, tak. Także ja jestem, przede wszystkim nie mogę się doczekać kolejnych fragmentów. Dajesz okejkę, rozumiem. Daję pełną okejkę, jakbym siedział po drugiej stronie, to bym dał serduszko. Kto gra ze znanych i lubianych? Na ten moment jesteśmy po nagraniach z panią Małgorzatą Kożuchowską, Krystyną Jandą, Adamem Woronowiczem, Wojciechem Malajkatem, Miło Gostreczek, nasz narrator, Jerzy Trela, Bóg. I w następnych tygodniach przedstawimy jeszcze kilku bohaterów, ale to z nimi jeszcze rozmawiamy. Tu coś leci. To serduszka. A wygracie? A właśnie, tak. No jasne, że tak. Ten szum wiatru. A jeszcze przecież Paciorek był. A tak, nie ujawnię wszystko. A, przepraszam. Jeszcze kilku innych dawaj, blogerów. Dawaj. Kilku innych blogerów też było. I Maciek wziął udział, i ja wziąłem udział. Tak. Tak, dostałem krótką rolę mędrca. Ale jaką? Nie ma krótkich ról, są źle zagrane role. Rozumiem, że wszystko w Nowym Testamencie na razie, tak? Poruszamy widzisz, się... Tak, ale te fragmenty, które udostępniamy, to jest Stary Testament, no więc te rzeczy to jest taki trochę przegląd. Wybraliśmy ileś takich fragmentów ciekawych, gdzie możemy też pokazać przekrój naszych możliwości, ale potem już przy produkcji będziemy lecieć chronologicznie i też sam proces produkcji jest taki, że jeżeli udaje się nam umówić z aktorem, to nagrywamy trochę do przodu wszystko. Ale czy to oznacza, że całość macie już rozpisaną? Tak, jest cały gotowy scenariusz, tam zresztą leżą fragmenty tego scenariusza. Tu leżą. Tu leżą. A tak, tu są kwestie Kożuchowskiej, pani Kożuchowskiej, która jest narratorką. Tak mniej więcej to wygląda, jeżeli... O, proszę bardzo. Tak, jest wszystko podzielone na... W piśmie jest około 1000 ról. Myśmy to rozdzielili na około 300 aktorów. I to, co Maciek powiedział, żeby być precyzyjnym, my wiedzieliśmy, że tak ogromna kwota, jaką chcemy zebrać, plus ten temat, będzie powodował wiele pytań. W związku z tym zainwestowaliśmy nasze pieniądze w to, żeby wyprodukować dużo materiału, który wam pokaże, w czym rzecz, jak to brzmi, bo samo my ciągle walczymy z tym pojęciem audiobook. Kurczę, audiobook to jest książka, którą czyta jeden aktor, na co oni chcą prawie 2 miliony złotych. Ale to jest słuchowisko. To jest takie, tak, słuchowisko. Czy teatr? Miks, ale generalnie rzecz polega na tym, że jest to cała taka... Dokładnie, filmowy audiobook, tak właśnie. Filmowy audiobook, dziękuję.
Dlatego część z Nowego Testamentu już mamy, już zrealizowaliśmy, to znaczy nagrania, nie zrealizowaliśmy dużo, dużo więcej dźwięku niż przy okazji Starego Testamentu, no bo potrzebujemy Państwa wsparcia. I na to wsparcie liczymy. W tej chwili jesteśmy właśnie na etapie przekraczania 40 tysięcy. Tak, sprawdźcie, wejdźcie teraz miliardio.pl, dajcie nam znać, czy pękło 40 tysięcy, bo my nie wiemy, teraz nie możemy wspieram, nie no, miliardio.pl. Miliardio.pl, tam jest przekierowanie, kiedy tam zakończy się zbiórka i tak dalej, ta strona przekształci się w stronę produkcyjną, informacyjną, albo, no zobaczymy, wszystko zależy od zbiórki tak naprawdę. Nie? A na Światowych Dniach Młodzieży, jeszcze raz powiedzcie, co się będzie działo? My się staramy, żeby się tam dostać, ale niczego jeszcze nie mamy potwierdzonego. Okay. To, co pomyśleliśmy sobie, że byłoby to, co potwierdziliśmy sobie, pomyśleliśmy sobie, że byłby czymś wybitnie fajnym, nikt tego nie zrobił, żeby nie wiem, atak poszczególnej armii nagrać z setką tysięcy głosów, które tam będą. Zresztą to jest najbardziej odpowiednie miejsce. Kojarzę tego gościa po lewej, czy to jest aktor? Tak, jestem aktorem. Nazywam się Krzysztof Czeczet. Słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz wszystkich zapraszamy na bibliaaudio.pl. No to się kontaktujcie. I co? My wracamy do pracy. O 15 subskrybujcie kanał Biblia Audio Superprodukcja albo fanpage, albo jest Sunstrat, 39 691. Okay. Także... Coś, przestańcie oglądać i wiecie, co macie robić. Dokładnie. A, słuchajcie, dzisiaj, mogę jeszcze powiedzieć, no. Newsa? Jeszcze tego nie ogłaszaliśmy. Jest akcja, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, dzisiaj na Wspieram To, jest akcja z Blikiem. Blik to jest taki mobilny system płatności, tak jest. I Blik robi taką akcję, że każda kwota wsparcia 10 zł lub więcej jest dopalana dodatkową 10 zł. Więc każde wsparcie będzie, kiedy się wybierze płatność Blikiem, będzie wspierane. Jeszcze to ogłosimy, opiszemy i to uruchomimy. Prawdopodobnie od 18 będzie dostępne, więc super. To taka, wiesz, ciekawostka i kolejny sposób na dotowanie i zbieranie kasy na projekt. Słuchajcie, bardzo jeszcze raz dziękujemy. Myślę, że też warto śledzić w ogóle hashtag Biblia Audio. Tak, hashtag Biblia Audio opuszczamy, wiesz, we wszystkich nagrania, mediach społecznościowych. No i ja was trzymam kciuki. Też wielkie dzięki za to, że wam się w ogóle chce robić coś takiego. Dziękujemy, i dziękujemy za udział w naszej dzisiejszej rozmowie. Pozdrawiamy też tych, którzy nas później na YouTubie i na Facebooku będą oglądać. I do zobaczenia. Cześć.